250 kontroli, 160 wykroczeń, 13 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 9 kolizji i 1 niegroźny wypadek. To bilans świątecznego weekendu na leszczyńskich drogach. Spośród ujawnionych 160 wykroczeń, 126 związanych było z przekroczeniem dozwolonej prędkości, z czego aż 112 z nich w rejonach przejść dla pieszych. Wśród 13 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych były 3 z powodu niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, a 10 za brak aktualnych badań technicznych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w ciągu 4 dni skontrolowali trzeźwość ponad 2000 kierowców. 2 było nietrzeźwych, a 1 w stanie po spożyciu alkoholu. Cała trójka straciła prawa jazdy.